Cześć, witajcie, z tej strony Patryk45, witam was w kolejnym odcinku. Tak, znów chcę stworzyć sobie nowy świat, ponieważ chciałbym sobie zagrać w takiego Minecrafta, ale żeby to był naprawdę taki solidny Minecraft, po prostu tak coś w stylu szkoła przetrwania, może do rozmaicenia rozgrywki kiedyś dodam jakieś mody czy coś takiego, ale myślę, że to będzie nawet fajna rozgrywka. Będę tworzył to, no niezbyt skomplikowane budowle, może ich nie będzie wcale. No zobaczymy, jak to będzie. Chciałbym po prostu stworzyć takiego Minecrafta, ale naprawdę solidnego, bez tam żadnych dodatków. Chyba, że już mówiłem jakieś fajne mody. Ale wtedy to zupełnie inna bajka. Dobra. Minecraft na surowo. Survival, dobra. Może zauważyliście, może nie. Dzisiaj nagrywam zupełnie innym mikrofonem i nagrywam wszystko frapsem. Zobaczymy dźwięk z gry też. Zawsze nagrywałem widok frapsem, a dźwięk Audacity? Tak, Audacity. A dzisiaj wszystko nagrywam frapsem. Zobaczymy, jeżeli będą jakieś szumy, to przepraszam. Następnym razem będzie na pewno lepiej. Po prostu testuję sobie. No zobaczymy. Saving chunks. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No myślę, że będzie dobrze. Ale to wszystko się... Wow, ale przylogowało. Tak, czanki nam się ładują. Mamy dużo wody. Tak, to już do nas nie istnieje. No... Powiem wam, że lasek mamy niezły. Dobra, zetnę sobie jedno drzewko. Nie więcej. Dobra. Czy może ktoś nie wie, nie oglądał mojego poprzedniego odcinka, znaczy filmu informacyjnego, zapraszam na serwer. Link do tego po prostu podam wam w adnotacji, będziecie mieli adnotację. Gdy na nią klikniecie, uruchomi wam się film odnośnie tego serwera, gdzie będzie podane IP i w ogóle wszystko związane ze serwerem. Zapraszam na serwer. Serwer już jest Bucket. Pomógł mi w utworzeniu tego serwera oczywiście Kajtek. Pozdrawiamy Kajtka. Serdeczne mu dzięki za to. No i może teraz znajdziemy sobie jakieś miejsce do osiedlenia się. Chciałbym właśnie, żeby to było coś takiego. Właśnie widzę, że tu jest dużo tej wody. Może właśnie gdzieś nad tą wodą bym się osiedlili. Ale tu są właśnie same takie strome zbocza. Zobaczymy. Oczywiście tu nie ma co sobie miejsca na stałe szukać, bo tu będziemy dużo podróżować, coś mi się wydaje. Owieczki, witam. O, muszę was... Przykro mi, owieczki, ale muszę was zabić. Nie mam nożyc, a wolna mi się na pewno przyda. Dobra. Ty druga owieczko, tam jesteś. No gdzie ty, witam? Ja właśnie sprawdzałem ten mój mikrofon przed chwilką, przed nagraniem. Ten mikrofon tak sprawiał takie wrażenie, jakbym ja gdzieś był w oddali właśnie, nie wiem czemu. A ten mikrofon... tak nagrywa, nie wiem czemu. Ale zobaczymy, dobra. Trzy wyłęki są. I idziemy dalej. Drewno przerobimy sobie już na deski. Mamy 24 deski. Chociaż tutaj jest taka fajna dolinka. Może byśmy się osiedlili właśnie na początek w tej dolince. O, proszę, nawet jakaś jaskinia. Tak, myślę, że na początek osiedlimy się właśnie tutaj. Tylko jeszcze dokładnie nie wiem gdzie. Tutaj mamy, może tutaj się wkopiemy. Jeszcze zobaczymy. O. Powiem wam, że to nie jest głupi pomysł.
Jeszcze zobaczymy tutaj, jak tutaj wygląda. O. Przypomina wam to coś? No, ładna okolica. Dobra. Tu czy tam się osiedlamy? Tu też jest nieźle. Zobaczymy. Ale myślę, że jednak tam. Nie no, okolica jest epicka. Będziemy szukali tu czegoś, ale myślę, że tu jest wystarczająco fajnie. Jakieś rzeczki, cuda. Proszę, dużo zwierzaków. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Proszę, trzy latające bloki. Na tych blokach rośnie sobie drzewko. Jak sobie mi się robi screeny? O, zrobiłem sobie screena. Nawet dwa. I to zostawię sobie na pamiątkę. Gdzie to było? Ta nasza dolinka jest tutaj? Nie, jeszcze dalej. Dobra. To jest nasza dolina. Czy tutaj? Już. Wow. O, tutaj. Dobra. Ja tutaj się wkopię. Potem zobaczymy. Na początek zrobimy sobie crafting table. Postawimy go sobie tutaj. Te pierwsze odcinki mogą być troszeczkę nudne, no bo swego rodzaju budowanie domków, robienie dziur w skale, no to nie jest nic, co ja ćwiczę. Nie jest to nic ciekawego. No ale myślę, że przeżyjecie. Myślę, że tutaj będę chyba nagrywał praktycznie wszystko, co tutaj robię. Będzie to właśnie taka seria, gdzie będę nagrywał większość rzeczy. Oczywiście takiego kopania, jeżeli w dalszej części będzie jakieś takie kopanie, to no nie wiem, czy akurat będę je nagrywał, no bo nie wydaje mi się, żeby było to coś fajnego. Zrobimy sobie dosyć pokaźne wejście. Może zrobimy sobie od razu z 3 nawet kilofy. Dobra. Dobra, jedziemy. O, tu może poprowadzimy sobie kawałek taki kanał. No już mówiłem ci, jeszcze raz to wspomnę, odcinek jest troszeczkę nudny. No ale cóż zrobić. Ale myślę, że ta seria naprawdę będzie serią udaną, przynajmniej mi się tak wydaje. Nie trzeba do niej się jakoś zbytnio przygotowywać. Może od razu sobie tutaj waypoint ustawię. O, taki różowy kolorek to będzie... Okej. I tutaj na mapce możecie zobaczyć, że mamy sobie zaznaczoną naszą dolinkę. Ta dolinka, o, jest tutaj. Cała. O. O, myślę, że jak miecz sobie zrobię jeszcze, to nic się nie stanie, nawet zrobiłem sobie dwa te mieczyki. Troszeczkę mięska. Mam jeszcze pomysł. Zrobimy sobie coś takiego.
może dzisiaj nie będę cały czas tutaj kopał. Porobimy może coś innego. Jak to było? Tak i tak? Nie. Jak się robiło węgiel drzewny? Chyba było do tego potrzebne takie drzewo. Zrobimy sobie siekierkę kamienną. O. Akurat patyków. No, nie dokończyłem wam o tym. Może tu porobimy sobie coś innego, a to kopanie może między właśnie następnym odcinkiem sobie troszeczkę pokopię. Bo nie jest to nic ciekawego. O, i jeżeli możecie w komentarzach piszcie, co sądzicie o tym moim teraz, o tym mikrofonie, co mam teraz. Byłbym wdzięczny, jeżeli ktoś by mi właśnie napisał. Jeżeli oglądacie na bieżąco moje odcinki, to powiedzcie, czy najlepiej tam, jak najlepiej jest, gdy nagrywam frapsem i dźwięk i widok tak jak teraz, czy nagrywam frapsem ekran, a dźwięk oddzielnie, czy Camtasion, napiszcie, zobaczę co o tym sądzicie. Cieszyłbym się, gdybyście mi napisali coś o tym. Dobra, drzewka starczy, myślę. Soconki. Nie dałaś miącha, świnko. O. Dobra. I jak to się robiło? Robiło to się... tak? O. Tak, dobra. Niech się robi nam węgiel. Już troszeczkę ciemnawo, więc gdyby była pochodnia, cieszyłbym się. O, jeszcze sorki, zrobię sobie tutaj Skype'ie, żeby, bo właśnie wczoraj stworzyłem sobie ten serwer, właśnie kolegom już się spodobał i teraz będą mnie męczyli, bo chcieliby sobie zagrać. O, dobra. Chciałbym sobie... O, jeszcze zobaczę. Mam Peaceful. Na normalu zagramy. Tak, tak, tak. I tak, tak, tak. Łóżeczko. I weźmiemy sobie ten węgiel. O tak, mamy 20 pochodni. Idziemy spać. Czy mnie nie obudzi? Nie. Nic mnie nie obudziło. Kolejny piękny dzionek. Dobra, może teraz pomyślmy, jakby tu sobie to wszystko urządzić. Mamy wejście i korytarz. Co za tym korytarzem? Co by tam zrobić? Salon swego rodzaju? Myślę, że nie. Magazyn? Magazyn? Co by tu wykopać? Nie no, naprawdę teraz nie wiem, co tu wykopać. O, dajmy na to, że zrobimy sobie pierwszy magazyn. Chociaż magazyn chciałbym sobie zrobić w podziemiach. A wykopmy sobie po prostu duże pomieszczenie, które będzie sobie naszym salonem.
Jakie to ma być duże? No, duże. Tak, tu będzie sobie raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. O! Cieszę się bardzo. Zrobimy sobie to wyżej, jedną krateczkę. Wyskupiemy troszeczkę tego węgla. O, może wypadałoby już sobie skrzynkę zrobić. Potem będzie trzeba to zalepić stołem, ale to już dalsza część budowy. O, będzie trzeba jeszcze łopatkę zrobić. Tak, już koledzy piszą. Tu pewnie pojechałem za wysoko czasami. Myślę, że za wysoko troszeczkę. Tak. O, taka wysokość wystarczy. Dobra. Teraz robię sobie skrzynkę. Weźmiemy sobie mieczyk, pójdziemy polować na świnki, a to wykopię sobie w międzyczasie sam. O, sadzonka. Idziemy, pozbieramy sadzonki, jeżeli są gdzieś. Nie ma sadzonek. Dobra. Co ja chciałem zrobić? Chciałem zrobić skrzynkę i akurat mi starczy na małą skrzyneczkę, którą postawię sobie od razu obok tego wszystkiego. Wezmę sobie 5 pochodni, wezmę sobie kilof, wezmę sobie mieczek. Dobra. Tutaj mam to, ale węgiel już mam, więc mogę to sobie zostawić. Waypoint to mam zapisanego. Idziemy w tamtą stronę troszeczkę pozwiedzać. Ciekawi mnie, co tu mnie otacza. Ładna rzeczka. Zaczyna się od razu przy moim domku. O, tu jakieś bajorko. Bo żadnym morzem tego chyba nazwać nie można. Ale jest woda jakaś, to najważniejsze. Coś te świnki chytre się zrobiły. Nie, nie doskoczę, tak myślałem. Ale skoczymy sobie tu na drzewko i zobaczymy, jak to wygląda. O, tam chyba jakaś większa woda się zaczyna. Tak mi się wydaje. No, chyba tak. Kolejna latająca wyspa. Niewykluczone jest to, że będziemy mieli tu kilka baz i będziemy mieli pozaznaczone je waypointami i będziemy po prostu przechodzili sobie z jednej do drugiej. Tu źle się wygenerowało? Nie, myślałem. O, tutaj duża woda jest. No, powiem wam, że może tu być fajnie. Zrobimy sobie może w przyszłości jakiś port. Świnko, nie spieprzaj. Dobra. No, fajowo. O, tutaj wypływa rzeczka na tą dużą wodę nam.
O, podoba mi się tutaj, podoba mi się. Szkoda, że nie ma jakiejś plaży. O, przepłyniemy się tam może. Zobaczymy, co tam jest. Dużo trawki będzie potem na hodowlę. O, może też oznaczymy sobie waypointem trawkę. Chociaż, po co? Może zbierzemy sobie. Coś nie chcą nam ziarenka dropnąć, czy to. Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie tu gdzieś wioska. No coś mało tych ziarenek. Siedem. Bym mieli z 30, to można by było się cieszyć. No dalej, dropcie ziarenka. No. No ziarenka dalej. Lawa. Mroczna okolica się robi. Dobra, dojdziemy do 20. Patrzcie, teraz nawet 20 nie będzie chciało wydropić. Dobra, mamy 20. Ubijemy sobie kurkę. Kurzego mięska jeszcze nie mamy. No chodź tu, chodź tu! Patrzcie, teraz chcę kurę, to wypadają mi ziarenka. Dobra. Może jeszcze skusimy się na krówkę. I skończymy ten odcinek. No, chodź tu, chodź tu. O, noc się robi. A jeszcze nie jestem najedzony. Jeszcze się zatrułem, no nieźle. Dobra. Lecimy do domu. Myślę, że do domu wrócę już sam. A tymczasem komentujcie. Subskrybujcie, oceniajcie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.